Cześć wszystkim, z tej strony Myraelus, a to jest kolejny odcinek z Tomb Raider. Tak jak ostatnio skończyliśmy, znaleźliśmy w końcu Rota, ale okazało się, że jest ranny i potrzebujemy znaleźć jego plecak, bagaż, gdzie jest wszystko, co nam przyda się przeżyć na tej wyspie. Najważniejsze są na razie bandaże i coś, medykamenty, żeby pomóc mu. Poczekajcie, chciałem iść. Chyba w złą stronę idę. Jeszcze raz. Do góry tam. Okej. Musimy się tutaj przedrzeć przez ten małe miasteczko. No miałem możliwość dodania nowego skilla, czyli żebyście byli na bieżąco, dodałem do tego, aby znajdować więcej surowców ze skrzynek, żebym mógł potem wszystko ulepszać sobie spokojnie. O, i mówiąc o skrzynce, ile mi teraz nie wyleci? 15, a tak wylatywało po 10, więc nie jest źle. Kurczę, tędy możemy przejść? Nie mówcie, że już są... A może tu się da wskoczyć? Nie da się. Dobra. Tam jest jakiś... Tam. Nie muszę szybko przejść, jak się gdzie mam niby dostać. Nie, to chyba tą ścieżką do góry. Zobaczmy. A bo i nie, chyba stąd przyszłem bodajże. Wow! Tak, stąd przyszłem. Czyli dobrze mówię, żeby iść tamtędy. Musicie mi dać chwilę, bo muszę obczaić, jak tam wejść. Zajebiście, że pokazuje mi stronę światła, gdzie mam iść, ale... Jak myślicie, będzie coś tam za wodospadem? Sprawdźmy. Aj, dobrze, może jednak coś ukrytego. Znajdę w końcu, jeśli są tu sody w dół. Alara jest poszukiwaczką. Hop! Jest. Ogień to by mi się przydał. Ciekawe skąd ja cię mam wziąć w porę deszczową ogień, kobieto. Ale przecież jest. Ups. Nie mamy patyka zbytnio. O, pójdziemy tam zaraz, zobaczymy co się stanie. Może to jednak tędy część. No tylko tyle. Nie można tego góry podpalić? Czy miałem nadzieję, że tu coś stanie, czy coś. Wow, uruchomimy jakąś dźwignię. A tu nic. Dobra, skupmy się na tym wyjściu stąd, bo to tak teraz na razie biegam. Hop. No. Dobra. Trzeba się rozpędzić tędy. To co, chyba może by z powodu tak nie zostawiło to postawione. Dobra. Aaaa, widzicie? Jednak jeszcze tak ze mną źle nie jest. Hop. Dawaj. O. Oj, lara, lara. I... Musimy teraz wykminić. Tam nie wszystko trzeba, bo tam spadnę. O, ho, 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 ho. O! Zajebiście, Lara jest. Ruiny. Z okresu Kamakura. To wszystko należało do Yamatai? No widzisz, znalazła się Yamatai. Musimy znaleźć wilki. Wow! Krótkie cięcie. Wracamy za chwilę.
Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy już u góry. Nie wiem, czy się tu akurat miałem dostać. Tak, tu się miałem dostać. Ups. Jest tam. Skrzyneczkę. Szukajmy tu. Po co ja tu skakamy? To można było tak przejść. Tu ze mnie jest za łeb. Ale zobacz. O kurwa. To nie zwiastowało niczego dobrego. O, właśnie. Właśnie, w końcu tego nie miałem okazji podpalić. Z tego chyba bodajże skrzynka wypada. Zajebiście 30. Za niedługo będę mógł ulepszyć łuk. I co? O, poczekajcie, tam można sobie zjechać. Czemu byśmy sobie mieli nie zjechać? Zajebiście. Czyli tam się trzeba ewakuować. To chciałbym sprawdzić, czy tutaj nie ma jeszcze czegoś ciekawego po drodze. Mój wzrok niczego nie wychwytuje. O, fuck. Ah! Opsie. What the fuck? Piorun jebnął. Myślałem, że coś nie... Nie, idę tu zobaczyć... O, jest skrzynka. Wiedziałem, żeby z powodu byle tak nie było postawione. Dobra. Idziemy. Mailera. Wspinaj się, małe. No, i teraz tutaj. Uczyłem się mniej więcej od razu, jak widzę, że jest na jednej ręce. Wszystko jest w środku. What the fuck? Nie będziemy amunicji marnować. Dobra. Pewnie by... No to idziemy. Czy zlekszę niebezpiecznie? Kurwa. Nie gadaj, że ty się pakujesz, Lara, w taką ciasnotę. Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. Bagażu widzę, sama apteczka leży. O, ale wyskoczy nam na piesk pewnie. Mamy. Dobra. Muszę z tym wracać do roku. Lara. Jezu! Dawaj go w pysk. Dawaj go! Zeczkany skupaj. Wow. Fuck sake, masakra. Już myślałem, że nie uda mi się za pierwszym razem. O, szlak. Przełem po tych klawiszach szybko, żeby tu się udało. O. Mamy do niego wrócić, ale ja sobie jeszcze postanowię tutaj coś jeszcze sprawdzić.
O, tam jest fajne przejście, to zaraz sobie je zrobimy. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy nie ma czegoś pochowanego. Dobra, zobaczmy te znaki tutaj, te okultystyczne, co tu pokazują. Chodźmy, tu jest kim sobie. Ciekawe, co tutaj znajdziemy ciekawego. Jak ja się kurwa dostać do góry? Grobowiec potrzebuje liny i tyle. Dobra, dobrze wiedzieć. Takie dość... takie skrytki po prostu. Ale na razie owego sprzętu nie posiadam. O! Dobra. Tutaj można sobie zjechać. Będziemy szybciej u niego. Dawaj. Zajebiście. Chciałbym się zabić, a nie nic takiego, więc w miarę spokojnie zejdźmy sobie. Ups. Tutaj? No. Dobra, zajebiście. Ale ty już nie musiałeś wchodzić. Przecież nie robi przewrotów jak w leparku. Dobra, Rod, stary, jesteśmy zaraz u ciebie. Nie mówcie, że zmarł. Okej. Trzeba cię połatać. No już myślałem. Dawaj, Lara. Co, przebudził nam się cwaniaczek? Ta, jest. Rod. No, w końcu sobie zabandażowała tą rękę. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. No pewnie nie będzie łatwo. Co zresztą w ogóle przyjeżdżał? Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS, a ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Ciekawe, czy dostaniemy nowy czekan od niego, czy to ten nasz tak zajebiście wygląda. Uważaj na siebie. Wypróbuj ten czekan tam na ścianie. O, i od razu ten grubowiec będziemy mogli zrobić. Dam radę. Wespnę się tam. Ale to jest. Myślałem, że będzie bardziej skomplikowane. Ale jest okej. Ja pierw chciałbym sobie zobaczyć grobowiec. O.
Ej, dobra, tędy będę musiał iść. Ej. Nie popatrzyłem. Chcę zobaczyć ten wodospad. Dawaj, idziemy, Lara. Dodatkowe nagrody. No i właśnie to zamierzam zrobić. Dawaj, Laro, idziemy sprawdzić ten grobowiec. Jak przystało na Lara Croft. Dawaj. Czekaj, co tu się kupiło? Kurwa, ciemno. No to ciekawie się zaczyna. Fak, nie wiem, czy dobre. Myślałem, że są dwie ścieżki. Latarka zbyt potrzebna, jak włączymy ten wzrok. Czy cały czas coś pali? Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Czekajcie, kolekcjoner kości, odzyskanie strzał, poszukiwanie naboi, spinaczka, organizacja w turnieju, kartografia. Pewny strzał. Mogę mi strzałku? Nie, nie mogę. Dobra, dajmy sobie tu coś. Sztuka przetrwania, co nam daje. Tego nie mogę. Dobra. Weźmiemy amunicję, będziemy też zbierać. Dobra, tak mieliście okazję. I teraz jeszcze chciałbym ulepszyć sobie coś. Łuk, broń, czekan mam. Łuk możemy wzmocnić. Wzmocnienie ramiona łuku umożliwia silniejsze naciąganie, co zwiększa zadawane obrażenia. Lub cięciwa umożliwia szybsze strzelanie. Weźmy w lepsze obrażenia, pójdziemy. Dobra. Przesuwamy się dalej. A, nie w tą stronę. Czekaj, tu jeszcze sobie ten... No nie wiem, po co ją zapalam, jak mi zaraz zgaśnie. Proszę. Pozłacane figury. A. Służba Słonecznej Królowej. Ofiary, morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatai. Chyba, że zostały wymazane z zapisków. To chyba miałem zrobić, ale nie jestem pewien. Dobra, Lara. Chyba nie to miałem zrobić właśnie. Czekaj, ja bym musiał... Nie, bo ja muszę zapalić jakoś tą pochodnię. Nie wiem, jak stąd wyjść w ogóle. Nie, tutaj jest.
Trzeba po prostu coś wsadzić do tego pudła. Nie, trzeba tak. Tak. Wziąć, podpalić. Dobra, kumam. Czyli tego ciężaru się trzeba pozbyć. Dzięki temu będzie to sprawne już. No, podpalaj. Dobra. Chodź, dobra. Dawaj. Teraz musimy wykopać to. Teraz nie powinniśmy być tacy ciężcy. Dokładnie. Wskakuj! Oj, dawaj, dobra. Nie było takie trudne. Wystarczyło przez chwilę pomyśleć. Zapalmy sobie znowu pogodnie. Może się przyda. To zbudowano dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne. Czyli czeka nas nagroda. Wow! Jesteśmy bogaci w tym momencie. 250. Fuu, surowców, mogę ulepszyć znowu łuk. Zajebiście. Zajebiście, dobra. To się teraz ten sad możemy zmywać. No to poczekajcie, od razu sobie ulepszę. Nie, no będę bardziej skupiał się na łuku na razie. Broń palna. Broń palną zostawię na później sobie. Jeszcze dodam sobie coś do umiejętności. Zobaczmy tutaj, co tu jeszcze ciekawego możemy mieć. Dobra, niech będzie. Pójdziemy wszystko w surowce. Może się bardzo przydać, czyli na przykład zabijałem, mamy teraz fajnie rozwinięte te umiejętności, bo zabijając z łuku zwierzę, nie dosyć, że możemy odzyskać strzały, to w dodatku możemy otrzymać teraz więcej surowców z nich, co bardzo się może przydać, potem choćby w farmieniu zwykłych surowców do ulepszenia naszego sprzętu. Spoko, mapa zaktualizowana. Dobra, my się teraz stąd musimy zwijać. Ops, dawaj, dobra, ciśnijmy. Idziemy do tej stacji radiowej. Co tam było, żeby sobie rozumieć? Liczby. Może współrzędy. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? No, przydało się. Chcieliśmy troszeczkę bogać. Dobra, ciśnijmy do góry. Dawaj, mała. Musi mieć silny. Znalazłeś coś? Nie, nic. Co? Nic. Nikogo tu nie ma. W życiu tutaj nie dotrą. To co, wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! No wchodźcie, będę miał kogoś załatwić. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odprężyć. Każą nam za to przeszukiwać w razie... Cholera! Pomocy! No! No
wystarczy. Spalimy cię! Dawaj go. To nie mogę go. Chciałem go szczekana zabić. Ostrzały się nie martwię ze względu, że dość sporo tutaj leży. Chciałem tutaj się podskoczyć i zrobić to w miarę po cichu. Ale coś nie wyszło. Kolejny dzień. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki. Dobra, spokojnie. Wow. O, lara. Wskakuj tutaj. Nie tak chciałem, żebyśmy ich załatwili. Chciałem to w miarę po cichu, ale to... Nie dwa. O, czekajcie, co jest? Tutaj. Dobra, rozwijamy się do góry, tak jak ten typek szedł. Możemy coś jeszcze z niego wyciągnąć? Może jakieś kule będą, coś. Nie, no otwarłem to i co, i nic? Ups, dawaj. No, ognie. Pewnie dostalibyśmy jakiegoś... Ale czekaj, czy może to będzie? Coś... Jest kolejna skrzynka. Czy będzie znowu kasiora? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Moździerz. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. No. To żyło. Dobra, spoko. Ups. Dobra. Ej, przeszliśmy. Spoko. Weźmy sobie ogień. Tu spalmy to. Mamy surowce. Dobra, 30. I chciałbym się wrócić tam do tej statuetki Buddy, żeby ją zapalić. Zobaczyć, czy może jakiś achievement za to będzie. Przecież w końcu to posążę Buddy, tak? Tak. Wiedziałem. Że może być za to osiągnięcie. Ops. Lara. Przyszliśmy tutaj. Dawaj, dawaj, mała. Idziemy cały czas w górę. Wieje ten... Wow! Wow, Lara! Że zdążyłam wyciągnąć ten czekan. Laro, jesteś tam? O! Patrz, jest... Reyes, widać. Znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro. Musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra. Dam znać, kiedy go znajdę. Proszę! Nie musicie wzięła? Tego robić! What the fuck? Dostał. Dostałem! Macie story. Nikt nie zaczyna z Larą Croft. Headshot. Który jeszcze taki zwany? Ha, 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 ha. Zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Surowce. Surowce. Surowce, zajebiście. Dobra, przenosimy się. Znowu tak tu ciasno. Dobra. Ma złe przeczucia. Nie dziwię się. Uhuhu. Chyba zmarzłaś. Co jest grane?
Nie, to w końcu kamerę ma ze sobą, czy ją tutaj znalazła? Po co nosisz kamerę ze sobą? Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? No, bardzo urocza. To Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim, trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z... Niewiele myśląc, dałem z dynki. Działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. Tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Teraz ją złap i rozetnij jej brzuch. O tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie! 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 On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie. Jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapię dobrze i rozetnij jej brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. No, wszyscy. Czekajcie, czy możemy sobie... znowu coś ulepszyć. Dostałem tylko pistolet. Wow, ho, ho. Co to jest? Amulet umożliwia oddawanie bardziej precyzyjnych strzał, co jest większy. Ja kupię sobie magazynek większy. Dobra. Ale to i tak by było na tyle w tym odcinku. Do wieży radiowej dotrzemy w następnym. Wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie.